W wirtualnym domu kultury Uważaj na głowę chcemy Wam przedstawić sylwetkę Zuzanny Korońskiej, artystki interdyscyplinarnej. Zuzanna Korońska maluje, rysuje, ilustruje, śpiewa, pisze książki, wiersze i sztuki teatralne. Występowała również na scenie. W podcaście otwiera przed nami fragment swojego świata, pozostając jednocześnie w ukryciu. Schowana za pseudonimem pokazuje nam różne oblicza. Swoje i być może nie swoje portrety. Z wykształcenia psycholożka i dziennikarka. Przed chorobą trenerka biznesu, menadżerka projektów i coach. Dziś opowiada o doświadczeniu nieustępującego kryzysu oraz o swojej sztuce, którą tworzy w kryzysie i na przekór niemu. Wewnętrzne krajobrazy stanów psychicznych opisuje na swoim blogu www.bipolarlandscape.com. Jej wyrażające skrajne emocje portrety określane są jako głębokie, poruszające, wyjątkowe, autentyczne, ekspresyjne. I żadnego z tych określeń nie sposób zanegować. W istocie zapraszają do dialogu i refleksji, tak jak czyni to autorka w swojej opowieści. Podobnie jest w utworach literackich, opowiadaniu Czarna Kawka i powieści Ja i inni wariaci. Jej anglojęzyczna sztuka teatralna The Trick wystawiona została w tym roku w Bernie. Także głównie w Szwajcarii prezentuje swoje prace plastyczne na wystawach indywidualnych. Jest autorką ilustracji w Kukuk's Nest, magazynie poświęconym zdrowiu psychicznemu oraz czasopiśmie feministycznym Silne, a periodyk społeczny. Zapraszamy do wysłuchania jej opowieści. Uważaj na głowę. Nie pamiętam już, kiedy wszystko zaczęło się zmieniać. Najprawdopodobniej zmieniało się po trochu, a ja, choć z oporem, zaczynałam dostrzegać pewne prawidłowości, jak na przykład okresy wzmożonej produktywności, a po nich fazy popiołu, tak je nazywałam. Byłam albo wszędzie, albo nigdzie. Zaczynało brakować drogi środka. Jako psycholożka podejrzewałam, co te symptomy mogą oznaczać, lecz pójście na konsultacje psychiatryczne traktowałam jak temat tabu. Ja, wszechstronna kobieta sukcesu, do lekarza od wariatów? Przecież jestem zdrowa. Gdy jednak pewnego pięknego lipcowego dnia wracałam ze szkolenia, a świat wokół mnie szumiał soczystą zielenią i zapraszał cudownym zachodem słońca, poczułam, że nic mnie już nie dotyka i nic nie cieszy, tak jak gdyby coś we mnie umarło. To był impuls do tego, by poszukać profesjonalnej pomocy. Pani psychiatrze wystarczyło pół godziny, by orzec, że choruje na chorobę afektywną dwubiegunową. Przepisała leki. Wykupiłam. Nie wzięłam. Poszłam po drugą opinię do znanego lekarza. Potwierdził diagnozę. Byłam załamana. Pamiętałam ze studiów, że dwubiegunówkę wyjątkowo trudno się leczy. Antydepresanty na fazy depresyjne mogą wpędzić chorego w manię, a leki przeciw manii w depresję. Nie wiedziałam wtedy, że istnieją także stabilizatory nastroju. Miałam je poznać 2 lata później, gdy choroba uderzyła z siłą tsunami. Tymczasem starałam się wieść życie po dawnemu i nawet mi to wychodziło. Dostałam wymarzoną rolę w teatrze. Stres, bo to główna rola w anglojęzycznej produkcji. Na jesień zbierałam owacje ze sceny. W grudniu byłam już w klinice psychiatrycznej. Diagnoza. Mieszany epizod choroby dwubiegunowej z szybką zmianą faz. Do tego tendencje samobójcze, napady lękowe i symptomy psychotyczne. Skończyło się życie, jakie znałam. Było to 6 lat temu. Nie wierz nikomu, kto stosuje wytarte wyrażenie walka z chorobą. Nie ma czegoś takiego. A jeśli nawet jest, skazana jest na porażkę. Choroba to bezwzględny przeciwnik i żadne chwyty czy czarne pasy nie zwiększą twoich szans.
Po kilku latach i kilku hospitalizacjach nadal szukam swojej chorobowej metafory. Dziś kojarzy mi się ona z szyciem. Zszywasz, prujesz, poprawiasz, zszywasz, prujesz. Materiał się zagina, dekoncentrujesz się i wychodzi krzywy ściek. Prujesz i zaczynasz od poprzedniego miejsca. Z czasem orientujesz się, że nie chodzi już o to, by koniecznie uszyć to, co zamierzałaś, ale by szyć i odnajdywać w tym swój rytm, odnajdywać w tym siebie. Odnaleźć nową tożsamość pomaga mi twórczość. Maluję, rysuję, rzeźbię, piszę, śpiewam. Kartka papieru i pędzel bądź kredka, czasem ołówek, ekran mojego komputera albo notes, mikrofon do nagrywania piosenek to moje królestwo, mój obszar wpływu. Chciałabym móc powiedzieć, że choroba nie ma tam wstępu, ale byłaby to zupełna nieprawda. Tworzę i wtedy, gdy się lepiej czuję, i wtedy, gdy nadchodzi epizod. Mimo choroby, poprzez chorobę, w chorobie. Pisanie pomaga mi uporządkować myśli, a rysowanie daje mi pewność, że mam moc powoływania do życia, postaci, krajobrazów, twarzy. Śpiewanie wywołuje motyle w brzuchu, jest zmysłową wręcz przyjemnością. Najmniej pewne kroki stawiam w glinie, lecz gdy moje boginki nabierają kształtów i wyrazu, czuję się jak dumna mama. W międzyczasie symptomy przychodzą i odchodzą, by znów przyjść. Bywam samobójcza, bywam nakręcona. Zdarza się, że czuję kontakt z duchami albo mam wrażenie, że jestem w nie swoim ciele. W takich stanach też można tworzyć, bo piękno według mnie to nie to, co bliskie ideałowi i kanonowi, ale to, co porusza, co odsyła odbiorcę w miejsca w sobie samym, których istnienia nie podejrzewał. Dlatego też tworzę codziennie. Jeden z dwóch pokoi w moim mieszkaniu pełni rolę studia. Nie wymaga to żadnych szczególnych nakładów. Biurko i krzesło są z demobilu, kredki z second handu albo takie, które dostałam w prezencie. Kilka farb, jakie mogę ze sobą mieszać i uzyskiwać mnóstwo barw, pędzle, które służą kilka lat, notesy. Zachęcam cię gorąco, byś spróbowała poszukać swoich obszarów wpływu poprzez sztukę. Zmieniła metaforę walki z chorobą na tworzenie mimo choroby. Ten nieproszony gość i tak najprawdopodobniej nie da się wyprosić. Nikt nie musi cię podglądać, nikt nie musi oceniać. Możesz zacząć od kropek i kresek, możesz na nich skończyć. Otwórz się na twórczy proces, który zaczyna się od pustej strony. Postaw na niej cokolwiek. Literę, słowo, owal, odcinek, kropeczkę i zobacz, dokąd ten pierwszy krok cię zaprowadzi. Podpowiem. Zabierze cię do kolejnego kroku. I tak dalej. Sztuka nie ma końca. Jest wyrozumiała i przyjmuje wszystko. Powodzenia. Uważaj na głowę.